Thank you. Witam państwa bardzo serdecznie w poniedziałek godzina dziesiąta. Tak więc czas na raport gońca. Szanowni państwo dzisiaj w naszym studiu dwójka gości. Najpierw pojawi się europoseł Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości, a później porozmawiamy z redaktorem Tomaszem Piątkiem z Resetu Obywatelskiego. Tematów dzisiaj na pewno nie zabraknie. Tak jak też pisaliśmy na czacie mogą państwo zadawać pytania, proponować też tematy. Natomiast na pewno skupimy się na tym, co ostatnio najgłośniejsze i najważniejsze, no na przykład na centralnym porcie komunikacyjnym, ale nie tylko, również na różnorakich komisjach śledczych czy doniesieniach, na przykład związanych z podsłuchiwaniem polityków Pegasusem. No i również postaramy się powoli już porozmawiać o wyborach samorządowych, które już za pasem znamy, na przykład, już kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Mowa oczywiście o Tobiaszu. Bocheńskim. Aczkolwiek będziemy też patrzeć na to, jakie strategie obrały różne partie polityczne po tych. Wyborach 15 października, które rzeczywiście przewróciły polską scenę polityczną do góry nogami, będziemy rozmawiać o tym, czy partia Jarosława Kaczyńskiego, na przykład, obrała dobrą strategię, organizując różnego rodzaju protesty, czy też na przykład to, co się działo, pamiętamy też, szanowni państwo, w zeszłym tygodniu z panem Wozikiem i Kamińskim pod Sejmem. Będziemy rozmawiać również, oczywiście, o tym pierwszym też wystąpieniu zapowiadającym wybory samorządowe Donalda Tuska. Jest już Państwa bardzo dużo. Widzę, że pojawiają się też pierwsze pytania cały czas. Kontrolujemy czat i sprawdzamy, co Państwo piszą, więc zachęcamy oczywiście Państwa do tego. Zaraz, tak jak już zapowiadałem, w studiu pojawi się Ryszard Czarnecki, a o godzinie 10.30 pojawi się Tomasz Piątek. Tak więc zanim pierwszy gość. Urywek w, w rozmowie jeszcze z zeszłego tygodnia z Władimem Tyszkiewiczem, właśnie na temat prawa i sprawiedliwości, a po niej już powinien pojawić się nasz gość. Co pan czuł oglądając te wszystkie obrazki, no, które wczoraj mogliśmy obserwować pod Sejmem? Czy ja wczoraj byłem w Sejmie i w Senacie... Szanowni Państwo, mieliśmy pewne drobne problemy techniczne, choć materiał był gotowy. Natomiast mimo tego zaraz w studiu pojawi się pierwszy gość, więc jeszcze raz zachęcamy Państwa oczywiście do zadawania pytań. Na pewno ten materiał jeszcze Państwo dzisiaj zdążą obejrzeć. No i jako, że zachęcałem Państwa również do zadawania pytań, to sprawdzam, czy już są jakieś pierwsze. No i widzę też, że się pojawiają, tak więc e, oczywiście też zaraz powinna pojawić się ankieta. Też można proponować tematy, tak jak już Państwu e, mówiłem. E, więc już za chwilę w naszym studiu będzie. Pierwszy gość. I oczywiście mogą Państwo na przykład napisać, co sądzą Państwo o budowie centralnego portu komunikacyjnego. W związku z tym, że jest to rzeczywiście głośny temat i debaty o tym temacie są bardzo dobrze oglądane w polskim internecie. A teraz, Szanowni Państwo, krótka przerwa i już po niej w studiu Europoseły Jerzy Czarnecki. Co pan czuł oglądając te wszystkie obrazki, no, które wczoraj mogliśmy obserwować pod Sejmem? Czy Ja wczoraj byłem w Sejmie i w Senacie, bo mieliśmy obrady, wchodziłem trochę innym wejściem, czyli nie uczestniczyłem w tej całej zadymie, ale dla mnie, myślę, że jak i dla większości Polaków, te obrazki są żenujące, są przykre, że do tego posuwa się do tej pory jeszcze człowiek, który Rządził udzielił, tak? Był niemal bogiem, ja mówię o Kaczyńskim. Dzisiaj się posuwa do takich prowokacji, bo tego inaczej nie można nazwać. To jest typowa prowokacja, bo przecież e, e, e. Sprawy Polaków się tak. rozwiązuje trochę inaczej. Kiedyś straszyli przecież i mówili, straszyli opozycją, że będzie ulica i zagranica. Tak? No to w tej chwili zagranica już jest, bo sam pan prezydent Andrzej Duda nawet na forach międzynarodowych donosi na Polskę. No jest ulica, czyli próba siłowego rozwiązania, która komu ma służyć? Dla mnie to jest tylko oznaka słabości Kaczyńskiego i słabości PiSu, bo to już jest taka desperacja. Czyli ludzie, którzy do tej pory mogli wszystko i decydowali o wszystkim, byli niemal, niemal panami życia i śmierci Polaków, dzisiaj są w, znaleźli się w potrzasku. I wbrew pozorom oni budują jakąś narrację, ale ta narracja nie służy, bo sondaże pokazują, że PiS traci, no bo przecież to nie są metody, jakimi powinny być rozwiązywane problemy. To, że on się przepychał i będzie po prostu szarpał się z ochroną, tak. Przy okazji jeszcze, chyba jak się nie mylę, Kamińskiemu dostało się od Macierewicza. Także to, to nie są metody, które jeszcze do niedawna myślę, że PiSowi nawet przez głowę nie przeszło, że będą musieli się posuwać do takich, do takich metod. Jeszcze raz powtórzę: dla mnie to jest oznaka słabości i agonii PiSu. To jest koniec Kaczyńskiego. To... Jak pan myśli, dlaczego prezes PiSu no, brnie w tę narrację jednak, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to byli więźniowie polityczni, że względem Mariusza Kamińskiego były stosowane wręcz tortury, no i także no, w mediach społecznościowych, no pół żartem, pół serio trochę internauci też mówili, że próbowano przepchnąć... No tutaj Mariuszem Kamińskim całe to towarzystwo, żeby wejść, dostać się do tego sali. Czemu Mówię to ma panu, służyć? Dostaliby się i co? Powiedzmy, załóżmy, że siłowo jednak by przerwali ten kordon i by się dostali. To jest teatr, teatr polityczny, jeszcze raz powtórzę, yy, świadczący o agonii, o końcu po prostu PiSu, bo nawet wyborcy PiSu już chyba tego nie akceptują, bo yy, oczywiście można dyskutować, czy są, Posłami czy nie, według mnie nie są, tak? Ale oczywiście zawsze można zrobić kontrteorię, tak? Jeżeli dzisiaj ktoś twierdzi, że po wyroku sądu, bo przecież im mandaty odebrano po prawomocnym wyroku sądu, jeżeli my chcemy podważyć fundamenty tego kraju, bo jednak sądy, jest trójpodział władzy, przynajmniej teoretyczny przynajmniej powinien być, jeżeli jest ten trójpodział władzy, skoro sądy wydają wyroki, to myślę, że nawet najważniejsza osoba w państwie, jaką jest prezydent tego kraju, o prezesie partii to już w ogóle nie wspomnę, nie może podważać wyroków sądów. To sąd wydał wyrok, to nie Szymon Hołownia. Szanowni Państwo, to był Wadyń Tyszkiewicz na temat tego, co dzieje się. O wyborach, a teraz z nami i z Państwem w studiu już Ryszard Czarnecki, europoseł Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Panie pośle, no właśnie, jeżeli chodzi o tą strategię powyborczą Prawa i Sprawiedliwości, uważa Pan, że generalnie idziecie w dobrą stronę, bo wiemy doskonale, że w sondażach no, na razie zaliczacie spadki. Na ostatnich sześć sondaży, w czterech byliśmy liderem. Średnia daje nam niewielką, ale średnia z tych sześciu Ośrednione wyniki dają nam niewielką przewagę nad Platformą. A i tak to jest fenomen, bo ja jestem w Polsce długo i nie pamiętam takiej sytuacji w III Rzeczypospolitej, że partia, która przegrała wybory, bośmy te wybory przegrali, żeby cztery no, miesiące po wyborach jeszcze była na pozycji lidera lub współlidera sondaży. Więc no, myślę, że te akurat wyniki. Gdy chodzi o wyniki sondażowe, gdy chodzi o poparcie, są dobre jak na porażkę. Naprawdę bardzo dobre jak na porażkę. Ale oczywiście, można powiedzieć, że sondaże z sondażami, wszystko zostanie zweryfikowane w wyborach samorządowych, które będą bądź co bądź już za bardzo niedługo za w No dwa właśnie, miesiące. Bo, bo też, bo też yy, no, struktury Prawa i Sprawiedliwości i też w sumie na no, to polskie jest publiczne do trochę innych yy, wyników. I biorąc pod uwagę to, już wiemy doskonale, że w wyborach samorządowych. I w negatywnym scenariuszu dla Prawa i Sprawiedliwości, najbardziej negatywnym, gdzie są trzy wahające się województwa, sejmik wojewódzki, który będzie po stronie Prawa i Sprawiedliwości, będzie tylko na Podkarpaciu. No to będzie mimo wszystko w porównaniu do ostatnich lat, gdzie zdarzało się tak, że to było 50-50 w całej Polsce, no będzie pewnego rodzaju ewenement. No, odpowiem słowami biskupa, ale także poety przed y, y, przeszło dwóch wieków y, Ignacego Krasickiego, wszystko to być może ja to jednak między bajki łożę a myślę, że wyniki będą lepsze. Są różne symulacje, takie, które nam dają, jak pan powiedział, tylko jeden zwycięski okręg, zwycięskie województwo, a są też takie, które dają osiem. Ja myślę, że prawda jest gdzieś tam po środku. Zobaczymy. Na pewno będą to bardzo ciekawe wybory, bo pierwsze w wyborach parlamentarnych, bo trudne dla nas, żeby było jasne, mówimy nie o... Wyborach w miastach, bo tam są często kandydaci, w Wrocławiu, w Szczecinie na przykład, są kandydaci spoza partii politycznych. Natomiast mówimy o wyborach do sejmików samorządowych, bo one są najbardziej, na to upartyjnione. Ale jeszcze w kontekście na przykład zeszłego tygodnia i tego, co się działo w polskim Sejmie, ta przepychanka z udziałem panu Wąsika i Kamińskiego, ze starzą Marszałkowską po to, żeby ich wpuścić na teren Sejmu, to też jest bardzo ważna część strategii powyborczej Prawa i Sprawiedliwości. I czy uważa Pan, że ona jest? Słuszna, bo e, nawet część waszych wyborców zaznacza to, że zamiast na przykład punktować koalicję rządzącą, to w taki sposób dajecie im trochę paliwa. Tutaj od razu Dementi absolutnie e, zaprzeczam, to nie jest nasza strategia wyborcza, źle się stało, to było niepotrzebne, e, to przyznawał też Jarosław Kaczyński, poniosły emocje. To się czasem zdarza i w życiu, i w polityce. Na pewno nie będzie takich stanów przyszłości, nie będzie żadnego forsowania na siłę. To już robili nasi poprzednicy przez te dwie kadencje, okupacje, mównicy, uniemożliwienie prowadzenia obrad. Takich rzeczy nie chcemy i takich rzeczy nie będzie. W kontekście jeszcze tego, co się dzieje, bym powiedział na ostrzu noża, bo część środowiska prawa i sprawiedliwości, twierdząc, że na przykład, bo teraz rządząca większość nie uznaje części na przykład wyroków, czy nie jest demokratyczna de facto, żąda delegalizacji tych partii. No i jest też część zwolenników Koalicji Obywatelskiej, na przykład, która żąda delegalizacji pis -u. No twierdzą na przykład, że to co się działo w przypadku na przykład Musika i no to było takie działanie przeciw polskiej racji stanu i że jest kilka znamion, które no, kwalifikują kogoś do tego, żeby mógł zostać zdelegalizowany jako partia i że pis te zajmują na spełnienie. Obawia się pan takiej sytuacji, że nie, tak naprawdę ten spór się teraz bardziej zaostrza i to będzie takie. Nawet nie walka polityczna, ale by się po prostu by ignorować, albo może nawet postulować delegalizację. Delegalizacji to political fiction. W moim przekonaniu, takiej decyzji Sąd Najwyższy wobec żadnej partii nie podejmie. Wracam uwagę na naszego zgodniego sąsiada, że tam naprawdę bardzo ekstremalne partie prawicowe, bardziej na prawo od alternatywy Field E, a dla Niemiec, e, chociaż były wnioski delegalizacji, nie zostały zdelegalizowane. No, to, pokazuje, to pokazuje, że jednak e, no, demokracja e, musi godzić się z bardzo różnymi poglądami. E, w przypadku PISMU nie są to poglądy skrajne, więc o delegalizacji mowy e, nie ma i myślę, że sięganie do tego argumentu nie jest rzeczą e, właściwą i rozsądną. W zeszłym tygodniu też pojawiły się doniesienia prasowe na temat podsłuchiwanych Pagazusem polityków Prawa i Sprawiedliwości i pojawił się Pan również na tej liście. Czy coś Pan więcej się dowiedział? Czy są tylko doniesienia, czy są tylko plotki? Ucieszyłem no, się, bo to znaczy, że ważny jestem, tak trochę mówię żartobliwie, pół żartem, pół serio. E, jestem świetnym towarzystwie, jak tam czytam e, bardzo ważne osoby w Prawie i Sprawiedliwości, także, e, także... nie chcę Pana zbywać oczywiście. E, no, ja czekam, aż ta sprawa będzie wyjaśniona Czekam ze, ze spokojem. E, e, nie mam żadnej na ten temat wiedzy poza wiedzą medialną, e, więc e, zamieniam się w słuch w tej sprawie. A nie uważa pan, że gdyby to się okazało prawdą, to byłoby to co najmniej niepokojące dla kolegów partyjnych, biorąc pod uwagę, że. No, nie wiem, czy to jest jakaś oznaka braku zaufania, czy to jest oznaka czegokolwiek innego. No, Mariusz Kamiński, który, jak rozumiem, wie najlepiej, zaprzeczył temu, więc no, y, ja mu wierzę i chcę mu wierzyć, y, że y, to po prostu y, jest jakaś political fiction. No, znowu użyję tego określenia. E, natomiast to podkreślam, czekam na, na informacje, czekam na jakieś ustalenia. E, przeciw dziennikarski to trochę za mało e, i czekam ze spokojem. Czyli na przykład będzie pan śledził posiedzenia komisji śledczych w różnych sprawach, też w sprawie Pegasusa, bo wiem e... doskonale, że one y, już obradują i przysłuchują ludzi. E... Może nie będę tego oglądał, ale na pewno będę zapoznał się z doniesieniami na temat ich pracy, tak samo zresztą, jak innych komisji śledczych. A uważa Pan, że ich praca jest potrzebna, że rzeczywiście mogło dojść do pewnej nieprawidłowości za czasów Waszych rządów? Mam wrażenie, że mamy do czynienia z pewną inflacją, że użyję tego pojęcia ekonomicznego w tych komisji śledczych. że była jedna, no to jeszcze można zrozumieć taką wolę polityczną rządzących. Jeżeli jest ich kilka, no to, to już jest teatr i myślę, że, że dużo właśnie teatru w tym teatrze komisyjnym jest. No, zamówienie polityczne. My, myślę, że już nigdy nie będzie komisja śledcza, żadna w polskim parlamencie nie miała takiego poweru, takiej siły jak ta, w której był chociażby Jar Maria Piotr Władysław Rokita, czy w był Zbigniew Ziobro. Już żadne polemiki, tak jak między Ziobro a Leszkiem Millerem, nie przejdą do historii w tych nowych komisjach. No dobra, tylko pytanie, czy według Pana, po pierwsze, te komisje są w ogóle jakiekolwiek potrzebne dalej, bo w polskiej polityce często się powołuje komisje śledcza, no ale jest druga strona medalu, że często politycy nie ponoszą za nie odpowiedzialności prawnej. Mogą na przykład być, bym powiedział, trochę na aucie politycznym, e, przez to, że byli maglowani publicznie, no ale e, no, obywatele mają czasami wrażenie, że ręka rękę myje. Po pierwsze, to ci, którzy są maglowani, często zostają bohaterami. I opinia publiczna sympatyzuje z nimi, więc to nie musi być jakaś zapadnia dla polityków, to może być winda w górę, trampolina. To pierwsza uwaga. Druga uwaga to jest taka, że no, co z tego, że ja powiem, że one są niepotrzebne, kiedy obecna koalicja rządząca, koalicja 13 grudnia, jak Niektórzy moi koledzy mówią, to ona jak przesądzi, że po środzie jest piątek, a po zimie nie wiosna, tylko lato, tak będzie. W związku z tym, no, nawet mój głos tej, w tym bardzo ważnym medium, myślę, że będzie głosowującego na puszczy. No, mam wrażenie, że tutaj decyduje przede wszystkim twarda polityka. Natomiast odnosząc się do tego, co Pan powiedział, no, myślę, że. Rządzący po to chcą, jak słyszę, uruchomić Trybunał Stanu wobec polityków w sprawie sprawiedliwości, no żeby y, elektorat miał poczucie, że na komisjach śledczych i tym bla 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 na nich się nie skończy, tylko że będą jakieś sankcje, bardzo poważne, bo do tego służy Trybunał Stanu, który, jak wiadomo, tam miał jakieś jeden czy, czy dwa wyroki przed 30 laty i na tym się skończyło. E, więc rządzący, z tego co słyszę, chcą ten instrument, jaki... W miarze formalno-prawnym jest uruchomić. No właśnie, bo, bo oni nawet w swoich konkretach pisali o Trybunale Stanu dla m.in. prezydenta Andrzeja Dudy. Uważa pan, że e, ta współpraca jeszcze przez półtora roku będzie w jakikolwiek sposób możliwa, czy to będzie ciągła wojna między rządem a prezydentem? Po pierwsze, po raz trzeci użyję, to już rekord e, w naszej rozmowie pojęcia political fiction. Nie wiesz, że Trybunał Stanu wobec e, prezydenta. Gdyby był Trybunał Stanu wobec prezydenta Narodowego Banku Polskiego, byłoby to fatalne z punktu widzenia wizerunku polskiej gospodarki, polskich finansów a, i polskiego państwa. E, z punktu widzenia takiego imidżu, czy imarsza, jakby to powiedzieli Francuzi, byłoby to naprawdę dramatyczne. Mam nadzieję, że rządzący się do tego nie posuną. E, I tu nie chodzi o Dama Gdypińskiego, tu chodzi o wizerunek Centralnego Banku Polskiego i Polskiego państwa. E, natomiast no, my, myślę, że e, generalnie... E, polityka odwetu, którą w widzimy, jest e, bardzo ryzykowna, bardzo kontrowersyjna. Nie to, że to uderza w prawo i e, To, myślę, może e, tak naprawdę pokazać za jakiś czas, może nawet niedługi, że poza jakimiś igrzyskami, poza odwetem, rewanżem, rządzący nie ma nic do zaproponowania i można to być odpływ poparcia dla rządzących. Ale mówi pan też, że e, to maglowanie w przestrzeni publicznej wcale nie musi być takie złe dla polityków. No ale na przykład jeżeli te doniesienia z Komisji do spraw wyborów Kopartowych udowodnią, że za te 70 milionów nie jest odpowiedzialny Jacek Saśni, tylko na przykład Mateusz Morawiecki. To myśli Pan, że mu to pomoże w politycznej walce? Znaczy, jeżeli to będzie przez nasz elektorat odebrane, że jest to walka polityczna, jak Pan mówi, no to będzie męczczynikiem, będzie ofiarą, więc myślę, że to mu na pewno nie zaszkodzi. No bo w kontekście tego, że Mateusz Morawiecki nie jest już premierem, to jednak na przykład w Brukseli podczas ostatniego spotkania. no, Spotykał się między innymi z Wiktorem Orbanem czy z Georgią Meloni, więc e, tutaj chyba cały czas ewidentnie Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że tutaj jest osoba wyznaczona, ewentualnie potencjalnie do tego stanowiska, tak jak było w przypadku formowania tego dwutygodniowego rządu. Byłem w tym samym czasie w Brukseli, mieliśmy spotkanie z panem premierem Morawieckim jako europosłowie PiSu i mogę ujawnić, że spotykał się nie tylko z premierem Włoch, nie tylko z premierem Węgier, ale także z innymi premierami. Tylko, żeby to spotkanie nieoficjalne i nie jest to nagłościane, więc no, cały czas jest, jest, jest w grze. Jedzie za kilka dni do, do USA pan premier Morawiecki. Ma zaproszenie z kilku europejskich krajów, także od formacji rządzących. Sam takie zaproszenie niedawno przywiozłem. Więc tak, no, jest premier Morawiecki dalej w grze, choć oczywiście prezesem rady ministrów już nie jest. Ja mam wrażenie, że to jest trochę też tak, że e, Polska aktualnie się podzieliła na takie dwie polskie. Polski jak polskie PiS-u, no i Polskę tej teraz rządzącej koalicji. No jakby obie się trochę nawzajem wykluczają. Obie by chciały, żeby tej drugiej nie było. Ja bym chciał, żeby Polska była cała. W demokracji są spore konflikty. Podam przykład Węgier. Tam przez parę wyborów było tak, jak Pan mówi. Raz wygrywał Fidesz, miał troszeczkę ponad połowę. Potem wygrywała tam lewica i liberałowie i mieli troszeczkę powyżej połowy, po czym to wahadło społeczne poszło w stronę Fideszu, cztery wybory wygrane pod rząd, prawie za każdym razem większość konstytucyjna, więc ten taki podział Polski nie musi być trwały, natomiast no, uważam także jako ojciec trzech synów. Y, y, którzy myślą o ich przyszłości i także przyszłości mojej wnuczki, że te podziały w Polsce nie powinny pójść za daleko, to, to na pewno. Ale uważa pan, że na przykład y, Węgry Orbana to jest kraj, do którego powinniśmy dążyć w jakimkolwiek stopniu? Znaczy Polska jest Polską. Ja, y, pan Prezydent sam mówił jeszcze jako szef Związku Zawodowego, o, że Polska powinna być drugą Japonią. To było bardzo efektowne. Ja nie uważam, że Polska powinna być drugimi Węgrami, drugą Finlandią, czy tam mój kolega właśnie zwyciężył w wyborach parlamentarnych Aleksander Stubb, pierwszy w historii prezydent Finlandii, który miał żonę, pierwszą damę, cudziemkę, bo z Wielkiej Brytanii skądinąd niedawno szóste miejsce na świecie w Mistrzostwach Świata w triatlonie w kategorii wiekowej między 50 a 54 rokiem życia? Ciekawostka. I zresztą prezydent z mniejszości szwedzkiej, w tej chwili jest dwóch prezydentów w Unii Europejskiej z mniejszości, w Rumunii z mniejszości niemieckiej, Johannes, a tutaj Sztup w Finlandii. W moim przekonaniu. A to skądinąd w ogóle... Nie mówimy o porażka kandydata Zielonych w Finlandii, generalnie Zieloni w odrocie, w całej, w całej Unii Europejskiej i w związku z Zielonym Ładem. No ale u nas trend, że tak powiem, odwrotny, aktualnie. No, Jak widzę te demonstracje na ulicach i polskich miast, i na drogach to jednak widzę, że rolnicy są wściekli w związku z Zielonym Ładem. E, m, no, ale rolnicy też przeciwko wam e, no, ale, tak, ale skala tego protestu obecnie, e, skala tego protestu jest olbrzymia e, i myślę, że ci rolnicy na ulicach, no, pracują przeciwko Brukseli, ale także przeciwko temu, że obecny rząd e, jednak e, polityki pro-wieś nie prowadzi, Przypomnę, 76% rolników głosowało za prawą sprawiedliwością. Piątka dla zwierząt była pro-wieś? E, wielu się nie podobała, części się podobała. Możemy to rozważać, czy, czy to było dobre, czy to było złe, ale jest faktem, że ponad 3 czwarte rolników głosowało na, na formację prawa sprawiedliwości. No ale mimo wszystko Pan mówił o tym, że na przykład zielone Ład się nie podoba rolnikom, no, ale na przykład Piątka dla zwierząt to był jakby Projekt wprost od rządu, tak? To nie był projekt narzucony z zewnątrz. Zgadzam się. W poszczególnych krajach rolnicy pracują przeciwko różnym rzeczom, ale jest na, na Litwie polityka dotycząca sektora mlecznego w ramach rolnictwa w Hiszpanii, różne tam biurokratyczne regulacje, które są antyrolnicze, ale w sumie wspólnym mianownikiem jest polityka klimatyczna polityka Zielonego Uładu Unii Europejskiej. A uważa pan, że CPK i elektronia atomowa powstaną? Yy, uważam, że ten rząd musi słuchać Polaków, a skoro dwie trzecie Polaków w sondażach, a więc prawie dwa razy więcej się głosowało na prawie Sprawiedliwość, yy, mówi, że CPK jest ok, że CPK powinno powstać, no to CPK powstanie. Elektronia atomowa, no to już jest trochę zadzieranie z Amerykanami. Nie wiem, czy powinniśmy z największym zarzutem świata w tej chwili się boksować elektrownią atomową. Lepiej mieć z nimi dobrą współpracę, obojętnie kto tam wygra. No dobrze, ale z drugiej strony e, kwestia preferencji Polaków i ich woli to jedno, no ale rząd ostatecznie podejmie decyzję w kontekście CPK. E, no i uważa pan, że aktualnie, biorąc pod uwagę też ten audyt, który ma być przeprowadzany, też wiemy, kto się tym zajmuje. Pan Lasek, który był między innymi w zespole parlamentarnym do spraw przeskalowanej inwestycji. Tam była nawet w nawiasie na przykład CPK. E, to uważa pan, że mając takie sygnały, to jest to prawdopodobne, czy oni mimo wszystko to wybudują? Czy, to się, czy ta narracja się zmieni? Czy może na przykład jakoś ten projekt inaczej przeprowadzą i inaczej go przedstawią? Na przykład nie wiem, nie będzie tego lotniska, będą tutaj inwestycje kolejowe albo cokolwiek innego. Znaczy no, Akurat lotnisko to jest wielka, wielkie koło napędowe dla polskiej gospodarki. CPK w ogóle jest czymś, co nas stawia wyżej w tej lidze europejskiej, ekonomicznej. Ja widzę same zalety tego projektu. Natomiast no, Pan ma rację, Pan Lasek, to tak jakby wie Pan. Zaprosić Lisa, żeby pilnował kurnika. No, to, to, to się kupy nie trzyma, to nie jest logiczne. W ogóle jest też w Radzie i tam są ludzie obecnie CPK, które, którzy protestowali przeciwko CPK. To jest to dziwaczne. Natomiast uważam, że patrząc na to racjonalnie, pragmatycznie, rząd będzie musiał kontynuować tę inwestycję. Podobnie jak kontynuuje 800, plus, szereg projektów socjalnych, prawa i sprawiedliwości i jak w sumie zadów miliardowych także, a nie tylko energetykę, będzie będzie zmuszony kontrolować elektrownię atomową. Oczywiście wiem, że Niemcy by nie chcieli, żeby była elektrownia atomowa, bo wtedy by musielibyśmy sprowadzać od nich elektrownię elektryczną. No ale w polskim interesie jest to, żebyśmy byli samowystarczalni. No właśnie, tylko proszę pan temat związany z elektrownią atomową, że to są Amerykanie. E, I też pojawiły się nawet memy sugerujące właśnie to, że no, Amerykanom ci nikt nie przeciwstawi. Myśli pan, że to jest taki nasz, co mnie najważniejszy gwarant w tym temacie? Znaczy, to... Rozumiem, że, że y, są te też mniejsze elektrownie koreańskie, są propozycje francuskie. Uważam, że z każdym należy rozmawiać, natomiast no, decyzje były odnośnie USA y, i myślę, że, że to jest ten partner strategiczny, nie tylko oczywiście, gdy chodzi o elektrownię atomową. No, mamy zresztą naszą wschodnią granicą a, y, wojnę, największą wojnę, w Europie od wojny światowej i Amerykanie są naprawdę potrzebni, ale także dlatego warto z nimi kooperować w obszarze energetyki atomowej. To jeszcze tak odnosząc się do tego, co się aktualnie w Polsce dzieje. Mówiłem o tym, że Wy za bardzo nie punktujecie, w sensie skupiacie się bardzo mocno na sobie po tych wyborach jako Prawo i Sprawiedliwość, na przykład ta sprawa Wąsika i czy sprawa TVP, ale y, na przykład nie punktujecie też obietnic między innymi rządu Donalda Tuska. Czy będziecie w ogóle, na przykład, nie wiem, sprawdzali te 100 konkretów? Będziecie komentowali, no bo y, to są rzeczywiście, tak jak pan mówi, na przykład CPK, 20 się Polaków popiera, czyli więcej niż prawo i sprawiedliwość. Oto może być taki, na przykład, trochę lepszy temat dla was niż Wązik z których, no tam, według sondażu, do, do 20% nie dobija to poparcie. E, znowu z panem skrzyżuję szable, jeżeli pan pozwoli. E, w moim przekonaniu, czy szpady w moim przekonaniu to nie jest tak, że my się skupiamy na kwestiach mediów, że my mówimy tylko o kamieńskim wojsiku. Nie. Nasi posłowie niemal codziennie robią konferencje prasowe w Sejmie i punktują te PO, czyli pustobietnice Platformy Obywatelskiej czy, czy rządu obecnego, dawnej opozycji odnośnie spraw ekonomicznych i nie tylko. Punktujemy, ale to oczywiście jest mniej seksji. To jest mniej spektakularne niż kwestia obrony Mariusza Kamińskiego, trzymacie Macieja Wojsika, a jeżeli pan na to spojrzy okiem politologa, czy socjologa na spokojnie, no to akurat obrona obu, obu naszych kolegów Czyli w tej sugeruje, kwestii obu naszych kolegów w tej kwestii jest ewidentnie e, takim ożywianiem naszego twardego elektoratu. Sugeruje, sugeruje jest, pan, jest, jest tutaj że Polacy w tym, opozycyjność mają we krwi po prostu, że musi być jakiś protest, tak, e, to wtedy wtedy Polacy wiesz, ja myślę, są zmobilizowani. Tutaj pan bardzo generalizuje, chociaż być może być może rzeczywiście jest tak, że historia nas nauczyła być krytycznym wobec władzy, bo często były to władze okupacyjne, absolutnie nie porównuję. Natomiast myślę, że jest tak, że jak posłowie, działacze, także w strukturach tych. tych na dole mają konkretne zadania, e, e, udział w protestach, no to myślę, że to akurat przed wyborami samorządowymi jest dobra rzecz, w moim przekonaniu, bo to aktywizuje e, ludzi. Sam pan e, powiedział, że te wybory samorządowe e, mogą nie mieć wielkiej frekwencji, więc tego typu działania są akurat, Panie uważam, pośle, ostatnie dobre. pytanie, tak albo nie, czy według pana prawa i sprawiedliwość wygra wybory samorządowe, będzie na pierwszym miejscu? Myślę, że wygramy wybory europejskie, a powalczymy o zwycięstwo w wyborach samorządowych. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tę rozmowę, kropkę, oczywiście dziękujemy naszemu gościowi, którym był Pan europoseł Ryszard Czernyski. Dziękuję bardzo. I Szanowni Państwo, już zaraz w studiu pojawi się redaktor Tomasz Piątek, a w międzyczasie jeszcze krótki urywek z rozmowy z Grzegorzem Płaczkiem, także koniecznie zostańcie z nami. To, co on powiedział i jak mówił, to była jego, jego decyzja. On miał na celu przekonać, czyli ta osoba, reprezentant, projektodawca, miał na celu przekonać posłów do tego, żebyśmy my poparli te planowane zmiany w ustawie. Teraz problem polega na tym, gdzie jest ten limit, gdzie pan marszałek, czy to będzie pan marszałek, hownia, czy jakikolwiek inny marszałek, może zakazać tego, co pan mówi, jak pan mówi, jakich słów pan używa. Nikt tam nikogo tak naprawdę nie obrażał. Przekaz był smutny, rozczarowujący z punktu widzenia środowiska, ale nie, nie padały tam obraźliwe wyrazy, nie padały tam personalne jakieś wycieczki. Równie dobrze, teraz żebyście państwo oglądający ten, ten wywiad zrozumieli, osoba, która była na mównicy, równie dobrze mogła yy, czytać książkę telefoniczną. Ma do tego prawo. Ma 15 minut, żeby przekonać ludzi do tego, że warto za, na tą ustawę zagłosować. Przypominam, że to jest ustawa e, społeczna. E, to nie rząd stoi za nią, tylko to ludzie za nią stoją. E, I 350 tysięcy podpisów. No właśnie, to jest pytanie, czy, czy z mównicy pewne słowa wypadają, pewne nie wypadają, bo to oczywiście nie jest dyskusja tylko i wyłącznie o formie przekazu, tylko właśnie o tej treści, o meritum, o którym Pan mówił. No bo tak samo jak chce się wprowadzić karę za na nienawiści, tak samo są za obrazy religijne i na tego typu rzeczy. No i teraz jest pytanie właśnie, co ja wolno, uważam, a że pan, nie wolno. Ja uważam, że Pan Marszałek dzisiaj popełnił gigantyczny błąd. Wprowadził poniekąd, w mojej ocenie, cenzurę prewencyjną. Nie może, wydaje mi się, wejść w buty cenzora. Jest jednak odprowadzenia obrad. I osoba, która była na mównicy, miała prawo powiedzieć to, co, to, co chciała. Nie obrażała bezpośrednio, tak, raz jeszcze to podkreślmy, nikogo. Prawda była. Mocna, była mocna, była na pewno na granicy pewnego smaku. Natomiast wydaje mi się, że, że zachowanie dzisiaj, dzisiejsze pana, pana marszałka jest po prostu złożone. Nie zachowane. ma pan wrażenia, że to, co on mówi, to jest taka stygmatyzacja w jedną stronę, tak samo jak jest stygmatyzacja na przykład w stanie księży katolickich teraz, mm -hmm. w się że to jest po prostu takie określenie. Oni są tacy, tacy, tacy. Mam na to badanie, mam na to fakt i koniec, jakby koniec dyskusji, bo, bo to jeszcze wybrzmiało z Mównicy, pewne stwierdzenia, tak, mhm. gdzie on tam się powoływał. Już nie będziemy wymieniać y, dokładnych y, czynów, choć Państwo mogą się pewnie domyślić, y, więc to y, może to też jest pewnego rodzaju problem, że no, to mogła być stygmatyzacja pewnej grupy Ale mówimy o czymś innym, panie redaktorze, mówimy o tym, gdzie jest ta granica, gdzie marszałek może wkraczać w treść która jest wypowiadana przez osobę, która właśnie ma prawo zabierania głosu. Bo, bo tutaj jest cały klucz programu. Nieważne, co mówił projektodawca. Mówił, niektórzy ocenią, że mówił prawdę, niektórzy ocenią, że mówił rzeczy złe, ale na tym polega demokracja, i tam w tej izbie, jeżeli w tej izbie nie można wypowiadać niczego, co mogłoby być odbierane anty, bądź padają słowa, które nie mogą być wypowiadane z dane pana marszałka, to znaczy, że coś się dzieje niedobrego, bo izba parlamentarna jest po to, że tam się mają ścierać poglądy. Grzegorz Płaczek na temat tego, co działo się w zeszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu, a już z Państwem i z nami w studiu redaktor Resetu Obywatelskiego, Tomasz Piątek. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie redaktorze, rozmawialiśmy właśnie przed chwilą z Europosłem Ryszardem Czarneckim, który pojawił się na tej liście medialnej liście, no to jeszcze oczywiście nie są potwierdzone w Zobroce Informacje, że był podsłuchiwany Pegasusem. Tam było też parę innych nazwisk, m.in. No między innymi Ryszard Terlecki czy Marek Kuchciński, czyli prominentne postacie Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy pan się o tym dowiedział, co pan sobie pomyślał, biorąc pod uwagę, że no już była afera o to, to, zresztą dość słuszna, że podsłuchiwano na przykład przedstawicieli opozycji, no ale według tego Prawa i Sprawiedliwość, tam przedstawiciele, tak, związani wtedy z władzą, podsłuchiwali ludzi Prawa i sprawiedliwości. No, e, trzeba podsłuchiwać i wrogów, i przyjaciół, i, i obcych, i swoich, no bo swoim też nie można wierzyć. Natomiast dla mnie kluczowe jest pytanie, kto tutaj tak naprawdę podsłuchiwał. E, no, e, myślę, że wszystkich nas, tych, którzy jeszcze trwali w jakiejś śpiączce czy w jakichś złudzeniach, obudziły słowa Donalda Trumpa, ulubieńca PiS który powiedział, że będzie zachęcał Rosję, żeby atakowała kraje NATO. Więc e, no nie, nie, nie mamy już chyba złudzeń, że to, co obserwujemy również w Polsce, to jest wojna między wschodem a zachodem, że e, tak samo jak w Waszyngtonie, tak samo w Warszawie toczy się ten teatr hybrydowych działań wojennych i sprawa Pegasusa też się tutaj w to wpisuje. Wszyscy e, e, politycy, których pan wymienił, Terlecki, Kuchciński mieli powiązania ze Wschodem podobnie jak na przykład poseł Czartoryski też, który, o którym krąży w tej chwili pogłoska, że on też był podsłuchiwany. Człowiek, który ta forsował... Ta jest naprawdę szeroka. Tak, człowiek, który forsował budowę elektrowni w Ostrołęce, która miała być zasilana rosyjskim węglem. Człowiek, który promował w szeregach PiS działaczkę Ewę Bartosiewicz-Piskorską, żonę i sojuszniczkę Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji, bo żona Piskorskiego jest ważną działaczką PiS w Powiecie Wyszkowskim, tak w ogóle, e, gdyby, ktoś, gdyby ktoś nie wiedział. E, I e, Ci ludzie to są rosyjscy łącznicy PIS, czy też wschodni łącznicy PIS, możemy ich tak nazywać. I nic dziwnego, że władcy Pegazusa, ci, którzy operują Pegazusem w Polsce, chcą ich monitorować, no bo to są ludzie, którzy pełnią rolę kluczową, bardzo ważną, jeśli nie strategiczną, to na pewno ważną taktycznie w tym teatrze działań wojennych między wschodem a zachodem, który, który, który właśnie też w Polsce się rozgrywa. Bo e, kluczowe pytanie brzmi, kto dostawał e, informacje z Pegasusa? Podsłuchy czy też e, transkrypty podsłuchów? Transkrypcje podsłuchów. Kto to dostawał? Na czyim biurku to lądowało? No. Wiemy, że dostawali to najprawdopodobniej szefowie CBA. I właśnie europoseł Czarnecki przed chwilą mówił, że to najbardziej kompetentną osobą w tej temacie jest chyba Mariusz Kamiński. I on zagwarantował, że tego wcale nie było, tak? Że to mm. oczywiście się nie wydarzyło. No tak, no ale jak wiemy, Mariusz Kamiński kłamie, jest przestępcą, a kłamie, że jest posłem. Chociażby pod, no już z tego powodu nie można, nie można mu ufać, ale e, domyślamy się, że i ktoś w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Prokuraturze Generalnej dostawał te podsłuchy, domyślamy się, że trafiały na Nowogrodzką. Zastanawiamy się, które z tych podsłuchów wysłuchał lub przeczytał w postaci transkrypcji Jarosław Kaczyński, ale na tym nie koniec. Jak wiemy, Pegasus to jest system przynajmniej w jakiejś mierze stworzony przez Izraelczyków, no, a izraelskie służby specjalne handlują danymi, które uzyskują. I przez wiele lat rząd... Premiera Netanyahu był w bardzo dobrych stosunkach z Moskwą. Poza tym, w kodzie systemu Pegasus wykryto komentarze w języku chińskim, i niektórzy eksperci się zastanawiają, na ile Pegasus jest izraelski, a na ile jest jednak zrobiony przez Chińczyków. No a Chińczycy, jak wiadomo, to sojusznicy i sponsorzy Putina. Ale najważniejsza kwestia tutaj jest taka: kto w Polsce. Wprowadzał Pegasusa. Kto go zakupił dla, dla CBA i dla Ziobry, i kto wdrażał dla pisowskich służb ten system w Polsce? sb spółka Matik, założona przez byłą sb informatyczkę komunistycznej służby bezpieczeństwa Ewę Habros-Chromińską. Główną rolę w tej firmie, od, firmie odgrywał jej mąż Adam Chromiński, który był przedstawicielem centrali Metalexport w Moskwie. I razem z żoną wyjechał do Moskwy, gdy komunizm upadał. I ta spółka kilka lat temu jeszcze współpracowała, no 10 lat temu, żeby być dokładnym, współpracowała z włoską firmą Hacking Team, która bezpośrednio obsługuje FSB, czyli ukochane służby specjalne Putina. Hacking Team dostarczała Putinowi, dostarczała służbom Putina, Oprogramowanie służące do zdalnej inwigilacji Rosjan. I, I w zamian za to zarabiała nie tylko pieniądze. Menedżerzy tej e, firmy w mailach, które wyciekli, pisali też o wspaniałych zabawach z, z prostytutkami w Moskwie. Na pewno, jeśli się z nimi bawili, to na pewno zostali tam nagrani, więc Putin tę firmę kontroluje nie tylko za pomocą e, marchewki, czyli pieniędzy, ale też za pomocą kija, czyli jakichś kompromitujących kompromitujących nagrań. I w tej sytuacji no, m, bardzo naiwnym byłoby przypuszczać, że jednym, drugim lub trzecim kanałem Podsłuchy dotyczące i posłów opozycji, którzy mogli stwarzać problemy, i prokremlowskich posłów PiS, których należało kontrolować, bo pełnili ważną rolę, no, nie można nie przypuścić, nie, 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 znaczy trudno się właśnie łudzić, że te podsłuchy nie trafiły też do Moskwy, te nagrania. No to w kontekście, jeżeli chodzi o Pegasus i też o komisje śledcze, które aktualnie trwają, Patrząc na to, jak Prawo i Sprawiedliwość zachowuje się po tych wyborach, no to oczywiście tutaj europoseł Czarnecki bronił tego zachowania, natomiast są spadki sondażowe. Myśli pan, że jeżeli zaczną się odkrywać kolejne fakty czy też karty związane z tym, jak nie mówię o tym, jak PiS rządziło, czy się to komuś podobało, czy nie, no ale na przykład w kontekście tego braku zaufania, jeżeli to się okaże, że to była prawda, że posychiwano swoich Pegazusem. No to, że pisowi może grozić jakiś rozpad, jakiś rozkład wewnętrzny, jakieś mocne rozbicie na jakieś frakcje? Nie sądzę, żeby PiS e, się rozpadł przed wyborami e, prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, bo PiS liczy na zwycięstwo e, prokremlowskiego Donalda Trumpa i liczą na to, że ten sojusznik Putina pomoże PiS wrócić do, do władzy w Polsce. No to w kontekście jeszcze tego, co mówił na przykład Donald Trump, bo miał swoje deklaracje związane z, na przykład z tym, że Chińczycy to jest wielki problem i o tym, że na przykład kraje europejskie muszą płacić, tak, była cała to całe jego Uważa pan, że, bo są też ludzie, którzy uważają, że wszystko jedno, tak, to wygra w Stanach. No nie, jeżeli wygra Donald Trump to yy, on już zapowiedział, że on rozwiąże problem Ukrainy w jeden dzień, prawda? Że zakończy tak, wojnę. Tak, 24 godziny i w ogóle gdyby on był prezydentem, to by tego nie było. Oczywiście, a to jest bardzo proste, ponieważ on, gdy wybuchła wojna i gdy Stany Zjednoczone, to znaczy, gdy wojna wybuchła dawno temu, gdy e, zaczęła się inwazja i gdy Stany Zjednoczone zaczęły wspierać Ukrainę. On krzyczał, że nie wolno wspierać Ukrainy, tylko te pieniądze należy przeznaczyć na budowę muru, kolejnych zapór murów na granicy z Meksykiem. I, I faktycznie, gdyby on rządził, Ukraina by padła, bo nie dostałaby ani jednego pocisku, ani jednego karabinu, ani jednego dolara od Stanów Zjednoczonych. To jest jego pomysł na rozwiązanie problemu. Ale z czego to wynika, według pana? Czy według pana to wynika z takiego podejścia bardzo mocno no to mercantylistycznego, takiego izolacjonizmu amerykańskiego, czy, to, czy Donald Trump według pana to jest taka agentura? No po oczywiście prostu. Donald Trump jest. E, Donald Trump dostawał pieniądze od Rosjan już w latach 90 przez e, między innymi przez spółkę White Rock. Donald Trump e, posługiwał się niejakim Felixem e, Szeferowskim, który w Stanach nazywa się Felix Sater, albo Felix Seiter, bo ten pan ma aż trzy nazwiska. I to jest e, syn e, rosyjskiego gangstera, bardzo ważnego gangstera związanego z taką wielką mafią rosyjską piorącą pieniądze. Również po 2000 roku Rosjanie finansowali Trumpa, co nawet jego syn i zięć przyznawali publicznie. A były kagiebista Juri Szwiec mówi, że Rosjanie zaczęli traktować Trumpa jak swojego człowieka już w latach 80. Po jego, pierwszej wizycie, po jego pierwszej wizycie w Moskwie. I, i, i ja, tutaj, ja tutaj nie mam żadnych, e, żadnych złudzeń. No to jest człowiek, który wielokrotnie się Putinowi kłaniał, zachwycał się Putinem i, i e, jeżeli on wygra, no to Polska e, niestety stanie w bardzo trudnej sytuacji, no bo on e, cały czas robi wszystko, żeby zniszczyć NATO. Chce, e, mówi, że albo chce rozwiązać NATO, albo przeobrazić. E, e, NATO w taką Alejsze, agencję ochrony, ważne, ochrony, taką ważny, jakby medialny, mafijną agencję ochrony, bardzo gdzie, ważne my, gdzie my płacimy Trumpowi. Nie, zapijni. nie, dodam tylko, że bo to jest taki mafijny układ, że my mamy płacić haracz Trumpowi, żeby jego kolega Putin nas nie pobił. To jest wizja, to jest jedyna forma NATO, jaką ewentualnie Trump byłby gotów zaakceptować. I teraz tak zwany, tak się mówi popularnie, rzecznik Trumpa, Tucker Carlson, e, przeprowadził prawie dwugodzinną rozmowę z Władimirem Putinem, Władimir Putin, mówiąc, że nie było tam ogodnej retoryki, to tak jak nic nie powiedzieć, też było wiele kłamstw na temat m.in. naszego kraju i w ogóle Polska e, obok Ukrainy, widać, że ja bym powiedział, siedzi w głowie Władimira Putina. Bardzo, e, bardzo. I, i, I lubi powielać kłamstwa historyczne na nasz temat. E, I jakby ta pan też do tego podszedł, bo e, pomijając e, to, jak ten wywiad się rozszedł, to, że na pewno będzie podatny, podatny grunt w Ameryce, wśród Trumpistów, czy Republikanów, no to nawet sam Elon Musk de facto promował ten wywiad. a no, oczywiście Elon Musk jest wiernym sojusznikiem Kremla. wiemy jakie robił trudności Ukrainie, wiemy jakie miał pomysły, że on pojedzie i e, pogodzi Ukrainę z Rosją na tej zasadzie, że Ukraina odda Rosji Krym. natomiast e, co do tego, co powiedział Putin w tym wywiadzie, to jest bardzo niepokojące, bo on przez cały czas e, mówił, że po pierwsze mówił, że Rosja nie zaatakuje Polski, powtarzał. A jeśli e, rosyjski władca mówi, że czegoś nie zrobi, to znaczy, że raczej to zrobi. I dodawał, e, co jest jeszcze bardziej niepokojące, że jedyna sytuacja, w której Rosja, Rosja mogłaby zaatakować Polskę. Nie, Polska zaatakowała pierwsza, Tak, to gdyby... a tu przypomina się historycznie prowokacja Gliwicka na przykład. Dokładnie. I on, on do tego nawiązał, mówiąc, że. Hitler zaatakował Polskę, bo Polska go sprowokowała, a jak wiemy, było inaczej. Hitler zmontował pseudopolską, niby polską prowokację w Gliwicach, po to, żeby nas zaatakować, i tu już zapachniało naprawdę powiało grozą. Tu już powiało grozą, kiedy on to powiedział, i my powinniśmy się spodziewać różnych prowokacji u nas. Ja sobie mogę wyobrazić różne sytuacje, na przykład taką, że nasi prorosyjscy nacjonaliści polscy Antyzachodni, nagle zaczynają jak na rozkaz atakować obywateli wyznania prawosławnego, prawda? Gdzieś w Białowieży, Hajnówce tam były już konflikty między polskimi nacjonalistami a mniejszością białoruską, i wtedy nagle Putin z Łukaszenką ogłaszają, że muszą bronić polskich prawosławnych przed nami, straszliwymi, złymi polskimi katolikami i niewierzącymi, i ludźmi nieprawosławnych wyznań. I, ee, a to tylko jeden z bardzo wielu Ta scenariuszy. sama narracja co do Donbasu, tak, że bronimy tamtej rosyjskiej nie. ludności. E, więc, e, no rzeczywiście, w sensie, jeżeli chodzi e, o to, jak teraz kontroluje się środki przekazu, e, myśli Pan, że też między innymi e, przez tego typu e, sytuacje Trump ma duże szanse na zwycięstwo, bo e, co by nie mówić do Donaldzie Trumpie, Joe Biden, no nie sprawia wrażenia silnego przywódcy czasem, tak, to, tak lakonicznie tak to nazwijmy. No Joe Biden jak na swój wiek to czyni cuda, ale jednak jest człowiekiem bardzo zaawansowanym wiekowo i e, no to jest kwestia nie, nie, nie władz umysłowych, tylko to jest kwestia władz fizycznych po prostu. I niestety tutaj mogą z tym, e, z tym być problemy i to jest bardzo trudna sytuacja dla partii demokratycznej, no bo w Stanach nie, nie robi się tak, że e, wystawia się innego e, kandydata po tym, jak miało się swojego e, prezydenta przez cztery lata w, w Waszyngtonie. E, zagadką jest to, co się stało z Kamalą Harris, która była bardzo lansowana podczas kampanii wyborczej. Miała być takim nowym, świeżym głosem, e, nową, świeżą twarzą Ameryki. Teraz zniknęła. Przynajmniej jeśli chodzi o e, naszą część świata, to się jej, to się jej nie widuje. Była nawet teoria, że w środku kadencji ona zamieni się, że o Bidena. Tak. I e, być może demokraci szykują jakąś niespodziankę. Być może teraz Kamala dokona czegoś niezwykłego. Być może ją schowano trochę, żeby zeszła z linii ostrzału. E, e, a teraz dokona czegoś niezwykłego, co pociągnie kampanię wyborczą. No ja mam nadzieję, że w, tam w, w Waszyngtonie... No, Ludzie myślą, prawda, że politycy amerykańscy myślą i mają, planują perspektywicznie i wielo i, i, i wieloetapowo, bo wygrana Trumpa to jest tragedia dla nas. To jest także tla, tragedia dla całego Zachodu, no bo Unia Europejska w tej chwili sama nie jest w stanie być Zachodem, potrzebuje do tego Stanów Zjednoczonych. Ten blok Zachodni bez Stanów Zjednoczonych. Będzie, będzie niestety bezbronny. No i dla Ameryki to byłaby tragedia, bo Trump niesie nową wojnę secesyjną. Jakby głównym, główną pożywką kampanii Donalda Trumpa jest kwestia koloru skóry, niestety. O tym się u nas tak wprost nie mówi, ale eksperci w Stanach mówią, że to jest bardzo bardzo czytelne. Trump broni e, tej wizji, według której ludzie o jasnym kolorze skóry, choćby nawet byli biedni, choćby nawet byli bezdomni, są uprzywilejowani. Bro, broni tej tak zwanej e, białej, e, e, białej dumy. No i już raz ta biała duma a, doprowadziła, już raz ta, 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 ta kwestia właśnie supremacji panowania białych doprowadziła Amerykę w XIX wieku do Niemalże do rozpadu i do krwawej jatki. Bardzo niebezpiecznie jest grać właśnie taką kartą i używać rasizmu. I jeżeli, jeżeli, jeżeli Trump wygra, to niestety Ameryka podąży w tę stronę. Ale w ogóle patrzę teraz na ogólną kondycję Ameryki. Ameryka oczywiście jest kilka dystansów między innymi przed Rosją, ale politycznie jako kraj jest. Nawet mentami mam wrażenie bardziej niespokojna niż Polska, bo my szturmu na kapitol nie mieliśmy. I bardziej podzielona. Bardziej podzielona. Dla nas te ekstremalne podziały w Stanach to wydają mi się, mimo tego, że jak narzekamy my na naszą sytuację wewnętrzną, ciągle zupełnie nierealne. No, tak jak pan powiedział, bez silnych Stanów Zjednoczonych nie ma kolektywnego Zachodu. Więc uważa pan, że jeżeli na przykład Trump by wygrał, to może być taki początek końca, czy początek upadku Zachodu? No nie powiem, że tak na pewno będzie, ale takie ryzyko widzę i ono, i ono jest duże. I ja się zastanawiam, co się stało z Ameryką, bo powiedzmy sobie szczerze, za czasów pierwszej zimnej wojny, czyli za czasów konfrontacji z komunistycznym blokiem, przed 1989 rokiem, gdyby nagle wyszedł jakiś biznesmen, znany zresztą z przekrętów, z nieuczciwego działania, i nagle zaczął strasznie rozrabiać, destabilizując scenę polityczną, a miałby liczne powiązania z Moskwą, i wiadomo byłoby, że pieniądze płyną do niego z Moskwy, to on by w ciągu paru minut znalazł się w więzieniu. Za tamtych czasów. FBI by absolutnie tego nie odpuściła. I, i tu jest pytanie, co się z nami stało? I w, e, w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, że my pozwalamy e, e, agentom Putina nie tylko hulać, bawić się, rozbijać scenę polityczną, destabilizować społeczeństwo, ale my im pozwalamy nawet rządzić, prawda? Teraz mamy we Włoszech panią Meloni, która ogłasza się wielką zwolenniczką NATO i tak dalej. No ale przecież to jest osoba, która jeszcze trzy lata temu e, mówiła, że. E, e, Putin wygrywa w Rosji, bo go naród rosyjski kocha. Pięć lat temu mówiła, że Putin broni cywilizacji chrześcijańskiej. E... Co się z nami stało, że my na to pozwalamy i że my się tak łatwo no, ale z drugiej strony, zadowalamy kłamstwem? To jest pytanie, kłamstwem. czy według Pana polityk nie może zmienić radykalnie swoich poglądów, bo pamiętamy też zdjęcia Salwiniego, pamiętamy różne deklaracje Berlusconiego, który de facto był przyjacielem Putina. No, chodził Z takiej sympatii personalnej. A z drugiej strony, no, Sylwio Berlusconi no, nie był tylko personalnej, bo tam pie, prominentnym pień, pieniążnym również, ale ja tu pień, mówię tak, pieniądze też że po prostu zarabiać. on go lubił, tak zwyczajnie w świecie na to wygląda, no, skoro razem jest Wakacje. No, pamiętajmy, że Putin jest KGBistą. No, i, I uczono go, i że jak Berlusconi to rozpoczęło. Przez wiele go lat był w mainstreamie europejskiej mm. polityki, był członkiem IPP, gdzie no, między innymi do dzisiaj cały czas platforma i, i, i polskie stronnictwo ludowe, więc no, to też nie jest tak do końca jednoznaczne te poglądy na też w ogóle w świecie zachodu no kształtują się bardzo mocno w zależności od perspektywy danego kraju. Polityk może zmieniać poglądy, ale w sytuacji, w tej konfrontacji, którą mamy e, e, z Rosją, e, powinniśmy zachowywać jak najwyższą ostrożność, ostrożność kontrwywiadowczą i taki zdrowy rozsądek. I e, e, okej, okay, jeśli ktoś był zwolennikiem Putina, ale zmienił zdanie, to okej, okay, można z nim współpracować pod warunkiem, że on... Się nam bardzo wiarygodnie, jak to mówią Amerykanie, zdebriefuje. My byśmy powiedzieli, wyspowiada z tego wszystkiego, opowie nam wszystko, co wie o swoich kontaktach z Rosją, o tej swojej sympatii dla Rosji, opowie nam, jak to zmienił. To wtedy z taką osobą można współpracować, no ale i tak nie robimy z niej premiera. No. To kwestia elementarnej ostrożności. No to w takim kontekście, jeszcze jednego pytania, Szanowni Państwo, którym, które jest ważne, no bo Andrzej Rozenek. Jeszcze w zeszłym tygodniu tutaj w studiu postulował, że może to jest czas, żeby rozpocząć dyskusję na temat delegalizacji prawa i sprawiedliwości. Tak naprawdę w tym samym czasie Prawo i Sprawiedliwość. Przynajmniej część duża jego działaczy twierdzi, że w związku z tym, że nowa koalicja nie respektuje wyroków sądowych, no to właśnie należy zdelegalizować te wszystkie partie. I co pan sądzi o takim bym powiedział? No, Duopolu, no ale takim wykluczającym się zupełnie. To już jest taki moment, że są dwie Polski i, i każda się wzajemnie wyklucza, tak, trzeba by, żeby drugiej nie było. Tak, i e, e, ta, która zdradza, krzyczy, że inni są zdrajcami. Ta, która zasługuje na delegalizację, krzyczy, że trzeba innych zdelegalizować. Mamy tutaj taką, taką pozorną symetrię, ale to nie jest symetria. Jest dobro i zło. Oczywiście to dobro, które reprezentuje sobą e, obecny rząd, to jest dobro bardzo kulawe. To jest dobro, prawda? Nie takie tam białe w opozycji do czarnego pisu, ale szarawe. Jesteśmy realistami, prawda? Ale jednak to jest coś. E, e, Dobrego, na pewno znacznie lepszego, a tamto to, to jest zło, które przyszło ze wschodu i które rozwala i Polskę, i Europę. Czyli i Czy poparłby pan postulat delegalizacji PiSu? E, tak, to znaczy jestem zamyśleniem nad środkami jak najbardziej skutecznymi, które sprawiłyby, że, żeby ta formacja przestała odgrywać jakąkolwiek rolę na naszej scenie politycznej. Tu można rozważać różne drogi. Delegalizacja jest moim zdaniem czymś, na co oni absolutnie zasługują. To jest organizacja przestępcza, przecież widzieliśmy to przez 8 lat. Aczkolwiek profesor Sadurski mówi, że delegalizacja nie zawsze e, jest skuteczna. Wybitny prawoznawca profesor Sadurski przypomina, że partię Erdoana w Turcji też zdelegalizowano, a on i tak wrócił e, z jeszcze bo większą pomogło, siłą. Tak, fakta. tak. Bo wyszedł... No i właśnie, i nie obawia się pan, że, że mogą być różne reakcje społeczne, jeżeli w ogóle będzie podjęta taka dyskusja, i z drugiej strony, że to otworzy pewną puszkę. Pandory, że potem może się okazać, że na przykład Konfederacja będzie dla niektórych do zdelegalizowania, albo na przykład jak się odwrócą trendy polityczne, to inne partie będą dla kogoś do zdelegalizowania. Dlatego trzeba e, na spokojnie, na ile sytuacja jest, świat jest w tej chwili bardzo niespokojny, trudno spokojnie, ale jednak trzeba mieć chłodną głowę i na spokojnie rozważyć, co najlepiej posłuży e, unieszkodliwieniu PiS i też e, przywróceniu takiego poczucia, że ludzie mogą swojemu państwu zaufać, prawda? I że jeśli na przykład obecny rząd delegalizuje PiS, e, czy w jakiś tam sposób delegitymizuje inny ten PiS, to nie robi tego po prostu, żeby zrobić sobie dobrze, tylko robi to w naszym wspólnym interesie. To są e, bardzo trudne rzeczy, i tutaj trudno o gotowe e, recepty, e, ale ja rozumiem tych, którzy chcą zdelegalizować PiS, no bo tak jak powiedziałem, ta partia sobie na to. Zasłużyła na 100-200-300%. No to jeszcze w kontekście wewnętrznej polityki mamy komisje śledcze na temat wyborów kopertowych, Pegasusa, no i również mamy doniesienia na temat wyborów kopertowych, że nie powinniśmy mówić jeden Sasin, tylko jeden Morawiecki, że to miała być jednoosobowa de facto decyzja premiera polskiego rządu. Myśli pan, że rzeczywiście zostanie przełamany pewnego rodzaju. Przez takie przyzwyczajenie w Polsce, że Trybunał Stanu to jest praktycznie yy, martwa instytucja, że politycy nie, wy, nie, nie jest wobec niej wyciągana odpowiedzialność prawna. Tak, co najwyżej polityczna, czyli jakby pewnego rodzaju wykluczenie w związku z, z swoją działalnością z przeszłości. No ale to też już nie bardzo działa, prawda? My pisowców wykluczamy z, z normalnego obiegu, yy, z debaty demokratycznej. No, oni sami się wykluczają, ale na boku budują swoje własne imperium medialne w którym oni toczą swoją własną debatę. I, I to jest znowu ten podział na dwie Polski, o którym, o którym Pan mówił. Ja myślę, że politycy są tak samo obywatelami jak wszyscy i Trybunał Stanu dobrze, że jest, fajnie, żeby pracował, dobrze by było, żeby pracował i. Poważnie podchodził do swoich obowiązków, no ale politycy są takimi samymi obywatelami jak my wszyscy, i zwykła prokuratura też się powinna nimi zajmować. Kiedy, Jeżeli widzimy, że e, e, premier Morawiecki podejmuje taką decyzję, że zrobi nam tutaj wybory pocztowe na, e, na jakichś świstkach papieru, bez odpowiedniego stempla, bez znaku wodnego, które można wykraść, sfałszować, no to my go za to ścigamy. I nie tylko za to, że on wydał 70 milionów, czy nawet więcej, na coś szkodliwego, ale ścigamy go przede wszystkim za to, że on spróbował ukraść wybory, spróbował przeprowadzić wybory. Chciał przeprowadzić wybory w taki sposób, w którym bardzo łatwo byłoby je zmanipulować i sfałszować. I co więcej, pokazał, całej Polsce, spróbował pokazać całej Polsce, że wybory to nie jest świętość demokracji. To nie jest jakaś procedura, której drobiazgowo należy przestrzegać, żeby ochronić każdy głos, wolę każdego obywatela. Nie, pokazał, że wybory to jest od sobie jakaś tam mało ważna formalność, którą można odbemnić przez pocztę. No to jest cios w samą ideę demokracji i w, nas, w nasz szacunek do demokracji. Kończąc już naszą rozmowę, pytanie o tą strategię pis PiSu. E, tyczy się również tego, że PiS ma ewidentnie spadki w sondażach, no to jest po prostu są e, i wiemy doskonale, że tak jest i średnie też to potwierdzają. E, wiemy też doskonale, że te wybory samorządowe mogą być dla naprawdę ciężkie, może się skończyć tak, że jedyny sejmik, gdzie PiS będzie miał Większość to będzie województwo podkarpackie. Nie ma Pan wrażenie, że tak naprawdę też aktualnie mimo wszystko siła, czy jakaś zwiększona popularność obecnej koalicji wynika też z tego, że PIS skupił się na tematach, no powiedziałbym, dość mało istotnych dla większości Polaków, jak na przykład pan panwoś Kamiński, a na przykład takie tematy jak CPK czy inne inwestycje infrastrukturalne, no są poruszane, ale no bym tak powiedział niechętnie. Oni w tej chwili przygotowują się do grywa bank, do takiego zderzenia czołowego. Dlatego Kaczyński każe swoim ludziom zacisnąć zęby, przecierpieć to, że teraz zarabiają mniej pieniędzy, przecierpieć spadki sondażowe. Mówi im: Musicie budować wizję, w której w Polsce rządzą agenci Niemiec, którzy gwałcą wszystkie prawa. Jak się na razie ludzie dają jakiś tam kredyt zaufania nowemu rządowi, ale przyjdą zaraz różne trudności gospodarcze, kolejne my będziemy mówić, bo widzicie, bo ci agenci Niemiec was okradają, bo rządzą agenci Niemiec, którzy nienawidzą Polski. Będziemy to ludziom mówić i wbijemy im to z powrotem do głowy tę opowieść i przygotujemy ich do naszego szturmu na Kapitol, kiedy wygra Donald Trump. Bo kiedy wygra Donald Trump w Stanach, to on e, z, zaakceptuje zmianę władzy w Polsce dokonaną, e, dokonaną, w ten, e, dokonaną taką, taką drogą. Pa, przypominam, Kaczyński powiedział parę razy, że nie zamierza odzyskiwać władzy przemocą, a tak jak mówiłem, kiedy rosyjski polityk coś mówi, to zazwyczaj to znaczy, że zrobi odwrotnie. Czyli aż tak mocna teza. To nie jest teza, to jest hipoteza, która wynika z obserwacji tego wszystkiego, co Kaczyński robił i, i, i robi, i tego, co się dzieje na świecie. I nie mam wątpliwości, że jeżeli Kaczyński zobaczy, że polski szturm na kapitol może mu się opłacić, to on to, to, on to zrobi. On w tej chwili tego zrobić nie może, bo jesteśmy świeżo po wyborach, poparcie dla rządu jest bardzo duże. On może się tego obawiać, bo widzi, że Donald Tusk, Adam Bodnar, Tomasz Siemoniak i inni podchodzą do kwestii przywrócenia w Polsce demokracji bardzo serio i tutaj podejmują mocne, mocne działania, więc on się może tego bać, ale jeżeli tylko pojawią się kłopoty, a w Stanach wygra Donald Trump, jego sojusznik i sojusznik Putina, to Kaczyński nie zawaha się przed najbardziej radykalnymi posunięciami. To, szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do pisania swoich opinii na ten temat, komentarzy, czy rzeczywiście e, może dojść do e, pewnych perturbacji. No ja wam stawiał, że nie, ale zobaczymy. E, no w tej, w tej chwili nie ma do tego zupełnie i, klimatu, ale zobaczymy, co będzie za rok. I tutaj oczywiście stawiamy kropkę. Bardzo Państwu dziękuję za liczną... Obecność Państwa i naszym gościem Brodakta Tomasz Piątek. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I szanowni Państwo, miłego poniedziałku, udanego tygodnia i do zobaczenia podczas innych transmisji i wywiadów.